W niedzielę, gdyśmy się zeszli na łamanie chleba, Paweł prowadził rozmowy z wiernymi, a że miał nazajutrz odjechać, przeciągnął swoje kazanie aż do północy. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 7 werset. Z pism Nowego Testamentu dowiadujemy się, że pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela, był dla pierwszych chrześcijan szczególnym dniem. W tym bowiem dniu zmartwychwstał ich Pan, Pan Jezus Chrystus. Ten wspaniały dzień ogłasza wieść o doniosłym triumfie nad śmiercią. Zwiastuje, że władca tego świata został osądzony, a każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest usprawiedliwiony i ma życie wieczne. Właśnie pierwszego dnia tygodnia Pan Jezus przyłączył się do dwóch uczniów zdążających do Emaus i podczas wspólnej wędrówki objaśniał im pisma. Gdy zbliżał się zmierzch, wstąpił do nich na ich prośbę, a oni rozpoznali go po łamaniu chleba. Pomimo, że Pan Jezus Chrystus był gościem, łamiąc chleb, zachowywał się jak gospodarz. Wieczorem tego samego dnia, kiedy uczniowie byli zgromadzeni, Pan Jezus Chrystus stanął pośrodku nich i powiedział im: pokój wam. Potem pokazał im swoje ręce i bok, które świadczyły o dokonanym dziele odkupienia. 8 dni później, również pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę, znowu znajdujemy zebranych uczniów, a Pana Jezusa Chrystusa pośród nich i czytamy: uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Pierwszego dnia tygodnia, gdy uczniowie byli zgromadzeni na jednym miejscu, Duch Święty zstąpił, aby zamieszkać w nich już na zawsze. W pierwszy dzień tygodnia schodzili się także pierwsi wierzący, aby łamać chleb. Również ofiara pieniężna jest związana z pierwszym dniem tygodnia, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdział, 2 werset. Pierwszy dzień tygodnia, czy więc i dla ciebie jest pierwszym? A śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty i Jego zmartwychwstanie najdonioślejszymi wydarzeniami dokonanymi ku Twemu wiecznemu pokojowi? W niedzielę, gdyśmy się zeszli na łamanie chleba, Paweł prowadził rozmowy z wiernymi, a że miał nazajutrz odjechać, przeciągnął swoje kazanie aż do północy. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, werset 7.